Szanowni Państwo, minęła godzina. Szanowni Państwo, minęła godzina 18. Jest mi bardzo miło się tutaj z Państwem spotkać po raz kolejny już w tym tygodniu. Dzisiaj webinarium poświęcone książce łączącej pokolenia. Wykorzystanie literatury w międzypokoleniowej transmisji wartości. Na początku chciałabym przywołać fragment książki Mądrości nieprzemijające Krystyny Alagor. Młodość ma siłę, dojrzałość doświadczenie, tylko wspólne trwanie daje siłę tworzenia. Ten cytat będzie nam przyświecał dalszej naszej części webinarium. Witam wszystkie osoby, które zechciały w tym momencie dołączyć do naszego spotkania i będzie mi też bardzo miło, jeśli ktoś zechce posłuchać w późniejszym terminie. A teraz startujemy. Cieszę się, że tutaj widzę imiona, że panie są z nami. Margaret Mead w swojej książce Międzypokoleniowa transmisja wartości, amerykańska antropolog, wyodrębniła trzy rodzaje kultur. Postfiguratywne, w której dzieci uczą się głównie od swoich rodziców i dziadków, i rzeczywiście dawniej mieliśmy do czynienia głównie z takimi kulturami. Kofiguratywne, wtedy zarówno dzieci, jak i rodzice oraz dziadkowie uczą się głównie od swoich rówieśników. No i wreszcie prefiguratywne, dorośli uczą się głównie od swoich dzieci. Jak się Państwo domyślacie, żyjemy teraz w kulturze i postfiguratywnej, i kofiguratywnej, i prefiguratywnej. Dobry wieczór wszystkim paniom, bo tutaj widzę, że pojawia się. Dobry wieczór, bardzo się cieszę. Widzę różne miejsca, z których się panie logujecie. Jest mi bardzo, bardzo miło. Ten podział i te zmiany, które następują w ostatnim czasie, skłonił mnie do poprowadzenia tego webinarium. Książka, która łączy pokolenia, książka w międzypokoleniowej transmisji wartości. Myślę, że nie jest tajemnicą, że od wielu lat dorośli muszą się uczyć także od swoich dzieci, a więc możemy to robić przy pomocy literatury także. Ta międzypokoleniowa transmisja wartości może być pięknie zobrazowana przez książki, które w ostatnich latach ukazały się w naszym kraju. I ja rozpocznę od pierwszej z nich, Marii Mariańskiej Czernik. Wypożyczalnia babci. Książka rozpoczyna się od opisu biblioteki, a właściwie wypożyczalni, w której siedzi miła, młoda, jasna pani i uśmiecha się do swoich myśli. Nagle drzwi biblioteki się otwierają. Ja tu mam w ręce książkę, więc będę ją Państwu czasami pokazywała. Drzwi biblioteki się otwierają. I do biblioteki przychodzi, nie wiem czy to widać, mały. Mały mówi: dzień dobry, słyszałem, że tu jest wypożyczalnia. Czy mógłbym pożyczyć babcię? Pani jest nieco zdziwiona takim zamówieniem, nietypowym dość jak na bibliotekę, i mówi: przyjdź jutro, zobaczę, co się da zrobić, ale najpierw jeszcze opowiedz nam, jaką byś chciał babcię. Chciałbym taką babcię, która by mi czytała bajki na dobranoc, miała siwe włosy i mógłbym się do niej przytulić. Ledwo mały wyszedł z biblioteki, a w tym czasie do biblioteki przychodzi większy. Dzień dobry, słyszałem, że można tu wypożyczyć babcię. A jaką chciałbyś babcię? No, chciałbym taką młodą, żwawą, z którą bym mógł jeździć na rolkach i wychodzić do parku. Pani jest zdziwiona, ale mówi: przyjdź jutro, zobaczymy, co się da zrobić. Po pewnym czasie przychodzi jeszcze duży. No, jak się domyślacie Państwo, on także przychodzi po babcie. A jakiej babci potrzebujesz? Pyta pani dużego. Duży zastanawia się chwilę i odpowiada: właściwie mnie już nie trzeba czytać bajek.
Właściwie nie trzeba się mną zajmować w parku czy na spacerze, ale wie pani, chciałbym taką babcię, która we mnie wierzy, której mogę zaufać, taką babcię, która doda mi skrzydeł i taką babcię, której ja mógłbym być pomocny. Pani postanawia poprosić swoje koleżanki, które spotykają się w bibliotece i rozmawiają o literaturze, aby stały się babciami dla tych trzech bohaterów. Znajduje się siwa babcia dla małego, czarna, żwawa dla średniego, ale na początku wydaje się, że nie ma babci dla najstarszego. Wtedy ta miła, jasna pani ściąga plec z kolan. Dowiadujemy się, że jest niepełnosprawna ruchowo i pyta: a ja bym mogła zostać twoją babcią? Duży myśli najpierw, chyba ta pani jest za młoda na moją babcię, ale później zaczyna rozumieć, jej może pomóc. I tak oto wszyscy odnajdują babcię. Bo babcia to ktoś bliski, ktoś, kto w nas wierzy i kocha nas, pomaga nam w różnych sytuacjach. Rozpoczęliśmy od babci, ale mamy też dziadków. Dlatego Renata Piątkowska napisała książkę Dziadek na huśtawce. Wszystkie dzieci mają dziadka i tylko Witek, jeden z chłopców, dziadka swojego nie ma. Ale od czego ma się przyjaciół? Koledzy postanawiają znaleźć dziadka dla Witka. Pan Teofil okazuje się bardziej radosny i czasami nieprzewidywalny od samego Witka i tych dwoje bardzo mocno się zaprzyjaźnia. Rozpoczęłam Państwu od książek dla dzieci. Dla mnie jedną chyba z najważniejszych książek, gdzie pięknie pokazana jest transmisja międzypokoleniowa, jest książka Clarissy Pinkoli-Estée Biegnąca z wilkami. To nie jest łatwa książka. To książka, która pokazuje archetyp dzikiej kobiety w mitach i legendach, pokazuje kondycję kobiety w różnych kulturach, religiach i tradycjach. Książka, która rozpoczyna się od bardzo ciekawej opowieści. Clarissa Pinkola-Estée opowiada w przedmowie, że pewnej nocy śniło jej się, że stoi na czyichś ramionach. Spojrzała w dół i zobaczyła, że stoi na ramionach swojej mamy. Mamo, to ja powinnam cię wziąć już na swoje ramiona. Masz już swoje lata, a ja jestem dość ciężka. A mama tylko pogładziła mnie po stopie i powiedziała: nie, córeczko, to tak musi być. Spójrz niżej. Patrzę niżej, a mama stoi na ramionach swojej mamy, czyli mojej babci. Babciu, ty masz 80 lat. Jak ty możesz dźwigać moją mamę i mnie? To ja cię wezmę na ramionach. A babcia tylko się uśmiechnęła i powiedziała: nie, wnusiu, to tak musi być. Spójrz niżej. Spojrzałam niżej. No tej to nie znam, ale jakaś dziwnie podobna do mojej rodziny, napisała Clarissa Pinkola-Estée. Myślę, że Państwo się już domyślacie. Ta opowieść jest o transmisji międzypokoleniowej. O tym, że to, co umiemy, często potrafimy i wiemy dzięki temu, co nauczyły nas babcie, mamy. A nasze córki, wnuki będą wiedzieli dzięki temu, co my ich nauczymy. Ta transmisja ciągle trwa, choć świat się zmienia i ciągle pojawiają się nowe, istotne sposoby komunikacji. Temacie naszego spotkania mamy słowo wartości. Więc i do tego słowa chciałabym się odnieść chwileczkę, żeby Państwo zrozumieli, że mówiąc o wartościach, chcemy pokazać zarówno wartości w odniesieniu do osób w wieku dojrzałym, ale także tych wartości dla dzieci.
bo mamy mówić o międzypokoleniowej transmisji wartości. Ja miałam przyjemność prowadzić projekt książkowy Kompas Zostań odkrywcą świata wartości i został on zrealizowany w kilkudziesięciu grupach dzieci i młodzieży. Dlatego najpierw pozwolę sobie pokazać Państwu i nieco opowiedzieć o wartościach dla tych młodszych, a później przejdziemy do osoby w wieku dojrzałym. Właściwie najpierw powinniśmy sobie wyjaśnić, co to jest wartość. Mówiąc najprościej, wartości to coś dla nas ważnego. Wartości mogą być materialne i niematerialne. Z wartości, które wyznajemy, tworzy się nasz system wartości. Wartości mogą być religijne, etyczne, estetyczne, ale też naukowe, emocjonalne czy zachowawcze, a także materialne. Badaniem wartości zajmuje się aksjologia. A tu już widzicie pierwsze książki, które wykorzystałam w warsztatach o wartościach w pracy z dziećmi i z młodzieżą. Wykorzystaliśmy gorzką czekoladę, tom pierwszy i tom drugi, jabłka pana Peabody'ego Madonny oraz kolejne tomy bajek filozoficznych Michela Piquemala. Te książki pozwoliły wyjaśnić młodzieży, jakie wartości są dla nas ważne i dlaczego warto o nich rozmawiać. Te książki o wartościach możemy omówić, przywołując cytat z książki Gorzka Czekolada, cytat słów napisanych przez Irenę Koźmińską. Irena Koźmińska we wstępie napisała tak: dla różnych ludzi różne sprawy są ważne. O rzeczach ważnych mówimy wartości. Dobrze jest mieć w życiu kompas, który pomaga nawigować bezpiecznie i skutecznie pośród spraw. Takim kompasem są wartości. Irena Koźmińska napisała jeszcze, że wartości kształtują nasz charakter, bo od tych wartości zależy, co dla nas jest ważne i istotne w życiu. Warto jeszcze przy okazji wspomnieć o innych książkach napisanych przez Irenę Koźmińską i Elżbietę Olszewską, Wychowanie przez czytanie i Z dzieckiem świat wartości. Gorzkie czekolady zostały napisane przez autorów literatury młodzieżowej, ale ukazały się w ramach wydawnictw Fundacji ABC Cała Polska czyta dzieciom. I oto spójrzcie Państwo, jakie wartości wybrano w pracy z młodzieżą. Szacunek, szczęście, dobroć, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, odwagę, samodyscyplinę, pokojowość. I na drugim slajdzie mamy jeszcze kolejne wartości. Sprawiedliwość, wolność, przyzwoitość, optymizm, przyjaźń, miłość, solidarność, piękno i mądrość. Zobaczcie Państwo, przy każdej wartości przywołałam Państwu autorów i tytuły poszczególnych opowiadań dedykowanych konkretnym wartościom. W gorzkiej czekoladzie jako pierwszą, najważniejszą wartość uwzględniono szacunek, bo jeśli szanujemy siebie i innych, to najprawdopodobniej posługujemy się też innymi wartościami. Przyznam, że bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam wśród tych wszystkich wartości przyzwoitość. Bo mówi się potocznie, że jeśli nie wiesz, jak się zachować, to przynajmniej zachowaj się przyzwoicie. Jeśli Państwo szukalibyście książek o wartościach dla młodszych odbiorców, to warto wykorzystać 12 ważnych opowieści polscy autorzy o wartościach oraz opowiadania z morałem. Kolejne książki pojawią się w dalszej części naszej prezentacji. A tutaj zadałam Państwu pytanie, w takim razie, a co jest wartością dla dorosłych albo dla osób dojrzałych? Przeprowadzono takie badania i zaraz je Państwu wyświetlę. Badania zostały przeprowadzone w 2018 roku. W wyniku tych badań pokazano, że na pierwszym miejscu dla dorosłych Polaków znalazło się szczęście rodzinne,
czyli rodzina jest najważniejszą wartością. Na drugim miejscu zdrowie. I o tym będziemy mówili jeszcze dzisiaj wielokrotnie w odniesieniu do zdrowia psychicznego czy fizycznego w każdym wieku. Na trzecim miejscu spokój. Część respondentów pisała święty spokój. Dalej mamy uczciwe życie, szacunek innych ludzi, praca zawodowa, grono przyjaciół, wiara, religia, pomyślność ojczyzny, wolność głoszenia własnych poglądów, wykształcenie, kontakt z kulturą, dobrobyt, bogactwo, możliwość udziału w demokratycznym życiu społeczno-politycznym, życie pełne przygód i wrażeń znalazło się także, no i wreszcie sława, sukces, tam mamy tylko 3% respondentów. Zastanówmy się, które wartości będą wspólne zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Ja myślę, że rodzina. Rodzina jest wartością uniwersalną, ale także zdrowie. Ten święty spokój także pojawia się w różnych grupach wiekowych, chociaż częściej u osób dorosłych i dojrzałych. Młodzi ludzie często piszą wolność, samodzielność, ale także dobra praca, jeśli już o niej myślimy, więc tych wartości może być znacznie, znacznie więcej. Wiele lat temu profesor Jerzy Buzek, wtedy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, w liście skierowanym do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku napisał, że decyzja założenia uniwersytetów ma na celu ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe. Zachęcał wtedy rządy krajów członkowskich, także Polski, do prowadzenia polityki ukierunkowanej na active aging. Ja myślę, że to cały czas się dzieje. Na naszych oczach powstaje mnóstwo organizacji skupiających ludzi w wieku dojrzałym, seniorów i są to nie tylko uniwersytety trzeciego wieku, ale różne wspólnoty, które się spotykają, które organizują spotkania, często także międzypokoleniowe. Na poprzednim webinarium, które miałam przyjemność wygłosić, pokazywałam już ten slajd w odniesieniu do książek terapeutycznych. A teraz chciałabym Państwu uświadomić, że definicja zdrowia przywołana przez Światową Organizację Zdrowia także jest bardzo ważnym aspektem, elementem, który dotyczy międzypokoleniowej transmisji wartości. Bo to do niedawna jeszcze uważano, że zdrowie to brak choroby. Kropka. Obecnie zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia, czyli dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Jeśli tak teraz formułowana jest definicja zdrowia, to naszym zadaniem w bibliotekach, w różnych instytucjach, w domach kultury jest dbanie o to, aby nasi słuchacze, czytelnicy, uczestnicy spotkań rozwijali dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Ta umiejętność rozwijania dobrostanu, inaczej sprężystość psychiczna, odporność psychiczna, to rezyliencja. W każdym wieku, bez względu na to, czy jesteśmy dzieckiem, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami, owa sprężystość psychiczna jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Rick Hanson, autor jednej z książek wydanych przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, napisał, że nasza droga życiowa zależy od trzech czynników. Jak radzimy sobie z wyzwaniami, jak chronimy swoje słabe punkty i jak zwiększamy swoje zasoby. To wpływa na umiejętność sprężystości psychicznej. Zaznaczył jeszcze, że nie wystarczy tylko aktywizować, uaktywniać mentalnie, neuronalnie jakieś myślenie. Trzeba je jeszcze zainstalować, czyli przyjąć za swoje myśli to, co usłyszymy od kogoś.
Parę miesięcy temu na polskim rynku ukazała się książka Beaty Boruckiej Mądra babcia. Mądra babcia to najpierw blog prowadzony przez Beatę Borucką. Blog z dużą dozą humoru. Polecam Państwu. Proszę wejść na stronę Mądrej Babci, poczytać różne elementy, które się tam pojawiają. Ale teraz możemy też Mądrą Babcię czytać w formie książki, książki wydanej tradycyjnie, książki, która zawiera spore cytaty z blogu prowadzonego przez Mądrą Babcię. Kto to taki Mądra Babcia i co to znaczy mądrość? O tym porozmawiamy w dalszej części. Tu jeszcze pokazuję Państwu fragmenty z blogu Mądrej Babci, ponieważ powstała cała grupa Mądrej Babci. Tam znalazłam też takie stwierdzenie, że babcia to postać, która tym kusi, że wiele może, a nic nie musi. A teraz pokazuję Państwu dwie książki, a właściwie na razie widzicie jedną, ale za chwilę będzie druga. Babcie od A do Z i Dziadkowie od A do Z. Piękne albumowe wydania hiszpańskiej autorki. Ja może tutaj pokażę, może książka będzie widoczna. Zobaczcie to duże wydanie i na każdej stronie mamy jakąś babcię. Na przykład, zobaczcie, nie wiem czy to widać, to jest babcia Alfa i Omega. Każda z babć, na przykład tu mamy babcię Bajarkę, która pięknie opowiada bajki na dobranoc, ale też gdzieś tam, o tu mamy na przykład babcię korespondencyjną, bo czasami jest tak, że z babcią się bardzo rzadko spotykamy, ale mamy także różne inne babcie pokazane z humorem. Na przykład pojawia się babcia, która jest babcią palce lizać. Zobaczcie, babcia palce lizać zawsze przygotowuje coś smacznego. Mamy także tam babcię, która jest babcią bardzo nowoczesną i która wszędzie udaje się z tabletem. To piękna książka, właściwie dwie książki, które pokazują nam różne typy, cechy babć i dziadków. Książki adresowane do młodego czytelnika, ale wydaje mi się, że każda z nich mogłaby być książką łączącą pokolenia. W ostatnim czasie pojawiło się sporo książek dla dzieci, które poruszają poważne problemy. Problemy choroby Alzheimera, choroby związane z wiekiem dojrzałym, z wiekiem senioralnym. I jedną z takich książek, które na pewno warto jest polecić, to Cukierek dla dziadka tatka Iwony Brezinowej. To opowieść o chłopcu Janku. Janek ma 5 lat i ma swojego ukochanego dziadka. Janek nie zawsze rozumie, co się dzieje z dziadkiem, ponieważ dziadek zachowuje się ostatnio trochę dziwacznie. Mały chłopiec staje się dla chorego dziadka punktem oparcia i towarzyszem jego zmagań z codziennością. Bardzo się cieszę, że od niedawna mamy także polską książkę, która porusza ten sam problem. Anna Sakowicz napisała książkę zatytułowaną Listy do A. Mieszka z nami Alzheimer. To bardzo poruszająca książka. Książka, która wzrusza, tłumaczy i edukuje. Książka nominowana jest do kilku nagród literackich. Trzymam za nią kciuki, bo to piękna książka uwrażliwiająca na to, co dzieje się w tym przypadku z babcią głównej bohaterki. Anielka, dziewczynka, która uwielbia swoją babcię, obserwuje zmiany babci.
słyszy, że te zmiany zachodzą przez pana Alzheimera, więc postanawia do niego pisać listy. Prosi go, żeby sobie poszedł. Prosi go, żeby opuścił już babcię. Babcia na pewno go nie potrzebuje. Przeczytajcie tę książkę. Myślę, że was bardzo poruszy, a w dodatku książkę można wykorzystywać właściwie z każdą grupą wiekową. O relacji wnuczki, wnuczka, babci i dziadka zostało też napisanych sporo książek skandynawskich. Tutaj widzicie Lato Skinny. To piękna opowieść o dziadku. O dziadku, który pomaga jej nie tylko w dni słoneczne, ale także w sztormy. Nie tylko te rzeczywiste, ale także życiowe sztormy. To piękna, metaforyczna książka, że dziadek jest tą osobą, na którą zawsze można liczyć. Bruno Ferrero to autor, który napisał wiele różnych opowiadań, a do transmisji międzypokoleniowej mogą Państwo wykorzystać popękany dzban. To opowieść o wieśniaku, który codziennie dostarczał do wioski wodę ze źródła w dwóch pękatych amforach, przytroczonych do grzbietu osła kroczącego u jego boku. Z jednej z amfor, starej i pełnej pęknięć, podczas wędrówki wyciekała woda. Druga, nowa i bez skazy, utrzymywała całą zawartość co do kropli. Stara, spękana amfora czuła się nieużyteczna. Przykro jej było, że właściciel traci przez nią wodę. Kiedyś zwierzyła się właścicielowi. Wiesz, jestem świadoma swoich ograniczeń. Przeze mnie tracisz czas, trud i pieniądze. Kiedy dochodzimy do wioski, jestem w połowie pusta. Wybacz mi moją niedoskonałość i moje rany. Popękany dzban kończy się bardzo ciekawym fragmentem, bo oto właściciel dzbana mówi w ten sposób: dzięki tobie codziennie rano podlewamy kwiaty, które rosną przy drodze. Zobacz, to ty je podlałaś, dzięki tobie kwitną. Jest czas noszenia wody, jest czas podlewania kwiatów. To przepiękna opowieść, która pokazuje nam, że każdy okres w życiu został powołany do innych działań i innych czynności. Popatrz na pobocze drogi. Jest przepiękne, pełne kwiatów. To dzięki tobie, mówił właściciel kamfory. To ty, nie wiedząc nawet o tym, niechcący podlewasz je każdego dnia. Na tym slajdzie widzicie Państwo już zupełnie inny element, o którym chciałabym dzisiaj wspomnieć, o pamięci autobiograficznej. Myślę, że wszyscy mają Państwo świadomość, że bez względu na wiek tę pamięć posiadamy, tę pamięć pielęgnujemy, tę pamięć przywołujemy i bez względu na to, jak długi etap życia jest już za nami, warto co jakiś czas przypominać sobie różne elementy, które nas spotkały. Można to zrobić znów przy pomocy książki. Widzicie tutaj Państwo okładkę przepięknie wydanego picture booku zatytułowanego Dom Roberta Innocenti. To piękna książka opowiadająca o 100 latach zmian domu, który opowiada historię swoją na tle toskańskiego miasteczka. Książka zarówno dla dzieci, jak i seniorów, bo tak naprawdę każdy z nas mógłby znaleźć taki dom gdzieś w pobliżu, który mógłby opowiedzieć swoją historię na tle wydarzeń, które miały miejsce w danym miasteczku, wioseczce,
czy w jakimś miejscu. To bardzo ciekawy pomysł na międzypokoleniową transmisję wartości. Ta międzypokoleniowa transmisja wartości może być opowiedziana przez drzewo, ale także przez dom, bo w tym domu mieszkały rodziny i dom, opowiadając ich historię, opowiada także historię lokalną, historię miejsca, w którym się znajduje. Spróbujcie kiedyś wykorzystać tę książkę, prosząc jednocześnie dzieci, aby znalazły jakieś stare domy w ich okolicy i żeby dzieci poprosiły dziadków czy starszych mieszkańców danej miejscowości o przywołanie historii tego domu. Co ten dom mógłby powiedzieć, gdyby potrafił mówić? Możemy też przeprowadzić ćwiczenia pamięci reminiscencyjnej, czyli tej pamięci dawnej, odwołującej się do przeżyć i doświadczeń z przeszłości, przy użyciu różnego rodzaju bodźców. Mogą to być fotografie, wydarzenia, filmy, przedmioty. Natomiast ja chciałam pokazać Państwu pomysł na metodę biograficzno-wspomnieniową, którą wielokrotnie realizuję i podczas której świadomie przypominamy sobie odległe wydarzenia. Zobaczcie Państwo, uczestnicy losują pytania. Moja pierwsza książka, mój pierwszy samochód, moje pierwsze spotkanie ze szkołą, moje życiowe olśnienie, mój ulubiony smak z dzieciństwa, miejsce, moja pierwsza miłość, mój pierwszy telewizor czy radio, moja pierwsza nauczycielka, mój zwierzęcy przyjaciel i wiele, wiele innych tutaj pomysłów możecie Państwo zastosować. Chodzi o to, aby każdy uczestnik spróbował przywołać w swojej pamięci te pierwsze razy. To świetne ćwiczenie reminiscencyjne, a jednocześnie piękna opowieść o dawnych czasach. Tutaj widzicie jeszcze kolejne przykłady. Moja największa radość, mój wypróbowany sposób na smutki, moje ulubione zdjęcie z dzieciństwa, moje najwspanialsze wakacje, moje pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze. A Państwo pamiętacie? Pamiętacie te pierwsze razy? Bardzo ciekawą książką do międzynarodowej transmisji wartości są Niebieskie strefy Dana Buttnera, 9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej. Książka doczekała się kontynuacji. Obok widzicie okładkę Niebieskie strefy w praktyce, jedz i żyj jak najzdrowsi ludzie świata. Dan Buttner próbował zbadać, gdzie ludzie żyją na świecie najdłużej i cieszą się dobrym zdrowiem. Wyniki tych badań zostały zamieszczone w książce. Możecie też pooglądać fragmenty filmowe dotyczące tej książki. No to gdzie mieszka na świecie najwięcej stulatków cieszących się dobrym zdrowiem? Na Sardynii, na greckiej wyspie na Morzu Egejskim, na Kostaryce, w Kalifornii, ale tylko w tym miejscu, gdzie mieszkają adwentyści dnia siódmego, którzy żyją o 10 lat dłużej niż inni przeciętni Amerykanie. No i wreszcie na Okinawie w Japonii. Teraz zresztą Okinawa w Japonii zdaje się zajmuje jedno z czołowych miejsc. Na Sardynii najdłużej żyją mężczyźni, na Okinawie kobiety. Ale nie chodzi tylko o to, aby żyć długo, ale żyć ciesząc się dobrym zdrowiem. A teraz zobaczcie, jak to wygląda na mapie. Jest to mniej więcej równy pas, blisko równika. Wszystkie te miejsca są obok mórz i oceanów. To są raczej tereny górzyste, gdzie mieszkają małe społeczności, które ściśle ze sobą współpracują. I tak na podstawie tych badań powstało 9 lekcji długowieczności. Zobaczcie, lekcja pierwsza, zadbaj o naturalny ruch. Lekcja druga, jedz wolniej, unikaj przetworzonych pokarmów, ogranicz liczbę kalorii. Lekcja trzecia, myśl, wykonuj ćwiczenia umysłowe, czytaj, opowiadaj, koncentruj się, naucz się czegoś nowego. Lekcja czwarta, miej cel, motywację.
Lekcja piąta. Stwórz własny cichy azyl i zwolnij. Lekcja szósta. Bądź członkiem jakiejś wspólnoty. Może to być wspólnota duchowa, grupa przyjaciół. Ważne, żeby rozwijały się więzi społeczne. Miej kogoś bliskiego, to już lekcja siódma, nie tylko z rodziny. Lekcja ósma, miej swoje ulubione rytuały. No i wreszcie lekcja dziewiąta, otaczaj się ludźmi, których lubisz i daj się lubić. Szczególnie ta lekcja dziewiąta bardzo ciekawie pokazuje relacje, bliskość tych relacji ludzi, którzy żyją w najdalszych zakątkach świata, ale tworzą blisko połączone ze sobą społeczności, często wielopokoleniowe. O tym, jak ważne jest, żeby radzić sobie z emocjami w każdym wieku, pięknie w swojej książce napisała Jolanta Marchlewska. Zobaczcie Państwo, książka, która ukazała się w Łodzi, Emocje, relacje, empatia. W wieku dojrzałym, warsztat jak zadbać o siebie. To książka, która powie Wam, w jaki sposób dbać o emocje i relacje, które są istotne i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i dla seniorów. A my pójdziemy dalej w naszej prezentacji i będziemy teraz zachęcali Państwa do tego, żeby każdy stworzył sobie swoją osobistą niebieską strefę, w której będzie się czuł po prostu dobrze. Druga część tej książki pokazuje dietę. Dietę mózgu, ale też dietę długowieczności. A teraz chcę Państwu w kilku słowach opowiedzieć o publikacjach Szkoły Aktywnego Seniora, której miałam przyjemność prowadzić warsztaty. Szkoła Aktywnego Seniora od lat działa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na ulicy Rajskiej 1 w Krakowie i w ramach działań tej organizacji powstało kilka książek, które zresztą Państwu pokazywałam przed chwilą. Ja będę odnosiła się tutaj do książki głównie Młodość Mądrości Przemijania, ale także warto spojrzeć na inne, Radość Tworzenia, Razem Lepiej, czy Kraków w oczach seniorów. Zobaczcie Państwo, tutaj widzicie strukturę Szkoły Aktywnego Seniora, na przykład projekt Senior Buszujący w sieci, ale ja się skupię na książce, z którą miałam przyjemność pracować. Ponieważ seniorzy w ramach projektu tworzyli wspólną, osobistą antologię, w której znalazły się własnoręcznie napisane wiersze, ale także fragmenty prozy i stworzone ilustracje, a nawet kartki z pamiętnika. Jedna z uczestniczek tego spotkania napisała tak: pomimo wielu różnic od początku akceptowaliśmy się wzajemnie i szanowali. Zawsze mieliśmy sobie coś do powiedzenia. Warsztaty pomagały nam żyć, dawały nadzieję, budziły zaufanie do świata i ludzi. Cytując słowa profesora Tischnera, każde spotkanie było dla nas niepowtarzalnym wydarzeniem. Bo nic tak nie wzmaga uważności jak drugi człowiek. To piękne słowa, dlatego pozwoliłam sobie je tu Państwu zacytować. Warto też przywołać słowa Jana Pawła II. Jan Paweł II w liście do moich braci i sióstr, ludzi w podeszłym wieku, napisał: wszyscy znamy ludzi starych, którzy mogą być wymownym przykładem zdumiewającej młodości i żywotności ducha. Oby społeczeństwo w pełni umiało docenić ludzi starych, którzy w pewnych częściach świata są darzeni szacunkiem jak żywe biblioteki mądrości, strażnicy bezcennego dziedzictwa. Warto tutaj przywołać jeszcze inne zdanie, które często pojawia się w odniesieniu do starości i tego okresu. W Afryce znane jest przysłowie, że kiedy umiera stary człowiek, płonie cała biblioteka. To
pięknie koresponduje ze słowami Jana Pawła II, że seniorzy to żywe biblioteki mądrości. Ale czy chcemy z nich skorzystać? Warto. Warto szczególnie tym młodym pokoleniom, żeby czerpać z żywej biblioteki mądrości. A teraz znów przywołam słowa z książki Krystyny Alagor, słowa na temat drugiej i trzeciej młodości. Wiek trzeci po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany. Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia, tylko łykać życie i się delektować. Brać wszystko, co jeszcze do wzięcia zostało, póki posłuszeństwa nie odmówi ciało. Świetnie się dzieje, że coraz więcej takich tekstów aktywizujących pojawia się w różnych źródłach. W XX wieku, w latach 70. Helena Duninówna, trochę już zapomniana autorka, ale warto ją przywołać, Helena Duninówna napisała książkę Na wieczór swojego życia Przyjdź z własną lampą. To bardzo mądre słowa. Przywołałam fragment z tej książki. I wie pani, mam już 82 lata. Ładny wiek, prawda? A łapię się na tym, że czytam coraz zachłanniej. Sam nie wiem, czy mnie mimo mego wieku coraz więcej spraw na świecie interesuje, czy po prostu ukazuje się coraz więcej ciekawych książek. Czasem trudno mi po prostu nadążyć. Na wieczór własnego życia przyjdź z własną lampą. Tą lampą może być książka, ale tą lampą mogą być kontakty z innymi ludźmi. Tą lampą może być własna niebieska strefa. Tą lampą może być wspólnota. Każdy musi wybrać własną lampę. A tutaj widzicie Państwo kilka innych książek, które także chciałabym Państwu polecić do transmisji międzypokoleniowej. Babcia na jabłoni, Babcia rabuś, a książki Zapiski babci i Zapiski dziadka są jeszcze puste, bo czekają na uzupełnienie, wypełnienie przez babcię i dziadka. Może to dobry prezent na dzień babci lub dziadka, które na początku nowego roku pojawią się niebawem. Wiele, wiele lat temu Horace przywołał łacińską sentencję, która brzmiała sapere aude. Sentencja ta odnosiła się do tego, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Miej więc odwagę być mądrym i zacznij. Sentencja ta była próbą odpowiedzi na pytanie, co to jest mądrość i na czym ta mądrość w życiu polega. Temat ten rozwinął Wiesław Łukaszewski, psycholog, w książce Mądrość i różne niemądrości. Przy okazji spójrzcie Państwo, ponieważ niedawno ukazała się także druga książka tego autora. Tu trzeba podkreślić, że książek jest znacznie więcej, ale ja mówię druga w ostatnim czasie. Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. Już sam tytuł jest bardzo metaforyczny i daje do myślenia. Zatem, co to jest mądrość? Czy wiek jest oznaką mądrości? Czy senior zawsze jest mądry, a dziecko jeszcze troszeczkę niemądre? Nie bez kozary zadaję te pytania, ponieważ one się zaraz pojawią w książkach. Ale przy okazji zobaczcie Państwo, przywołałam tutaj hasło, które może przyświecać naszym spotkaniom łączącym pokolenia. Never stop learning. Nigdy nie przestawaj się uczyć. Dlatego otwórz książkę, a ona pozwoli Ci otworzyć umysł. A teraz mam nadzieję, że się uśmiechniecie, bo to książka zatytułowana Kiedy mi wypadnie mój mleczny mózg. Główna bohaterka ma nadzieję, że tak jak wypadają mleczne zęby, tak wypadnie jej mleczny mózg i dzięki temu stanie się mądra. No, szybko się dowiaduje, że my dorośli, a nawet babcie i dziadkowie też mają czasami mleczny mózg. I warto mieć mleczny mózg, wrażliwy tak jak dziecko, ciekawy tak jak dziecko, bo mądrość
to coś, co następuje często z wiekiem, ale każdego dnia jesteśmy troszeczkę mądrzejsi, kiedy uczymy się na własnych doświadczeniach. Możemy o tym też przeczytać w książce profesora Jerzego Wetulaniego, Marii Mazurek i Marcina Wierzchowskiego, książce zatytułowanej Sen Alicji, czyli Jak działa mózg. Zatem wracam dalej do tego pytania. Co to jest mądrość? Platon uważał, że właściwie mogłaby być kompletna wiedza, która będzie dotyczyła wszystkich dziedzin. Ale Arystoteles zauważył, że nie wystarczy tylko kompletna wiedza, bo istnieje jeszcze coś takiego jak mądrość serca. No a Sokrates głosił, że wszystko, co mówimy i robimy, powinniśmy przesiać przez trzy sita: sito prawdy, sito dobra, sito pożyteczności. Więc może to jest właśnie mądrość. W Polsce trzy sita Sokratesa zostały opublikowane w bajkach filozoficznych Michela Piquemala. Szukając dalej odpowiedzi na pytanie, co to jest mądrość, warto sięgnąć do publikacji Roberta Sternberga, który stworzył koncepcję równowagi, tej poznawczej i interpersonalnej. Według tego autora osoba mądra dąży do równowagi w życiu. I może to jest właśnie mądrość. Równowaga, czyli coś, co pozwala, że czujemy się spokojni, że wypracowujemy w sobie postawę rezylientną. Zatem zobaczcie, wytłuściłam to na końcu tego, co znajduje się na slajdzie, który Państwo widzą. Mądrym się stajemy. I chociaż przytrafiają nam się różne niemądrości w życiu, warto poszukiwać mądrości. Sapere aude. A może mądrość to umiejętność dążenia do szczęścia? W ostatnich latach ukazało się bardzo dużo książek na temat szczęścia. Książki japońskie, ikigai, książki o szczęściu po duńsku, po szwedzku. A czy widzicie Państwo tytuł książki o szczęściu po polsku? Jakoś to będzie, napisały autorki. A teraz widzicie Państwo na slajdzie tekst Perspektywa. Metafora zawarta w tym utworze jest związana z tym, że tekst możemy czytać od góry i od dołu i będzie wtedy oznaczał zupełnie coś odwrotnego. Kiedy czytamy od góry, nie brzmi on zbyt optymistycznie. Dzisiaj był absolutnie najgorszy dzień i nie próbuj przekonać mnie, że w każdym dniu jest coś dobrego, bo jeśli przyjrzysz się bliżej, świat jest złym miejscem. Nawet jeśli dobro przebija się czasami, radość i szczęście nie trwają długo. I nie jest prawdą, że wszystko jest w umyśle i sercu, gdyż prawdziwe szczęście można osiągnąć tylko jeśli otoczenie jest dobre. Nieprawdą jest, że dobro istnieje. Na pewno się zgodzisz, że rzeczywistość stwarza moje nastawienie. To wszystko jest poza moją kontrolą. I nigdy, nawet za 1000 lat, nie usłyszysz, jak mówię, że dzisiaj był dobry dzień. A teraz uwaga, uwaga, czytamy od dołu. Dzisiaj był dobry dzień. I nigdy, nawet za 1000 lat, nie usłyszysz, jak mówię, że to wszystko jest poza moją kontrolą. Moje nastawienie stwarza rzeczywistość. Na pewno się zgodzisz, że nieprawdą jest, że dobro istnieje tylko jeśli otoczenie jest dobre. Prawdziwe szczęście można osiągnąć, gdyż wszystko jest w umyśle i sercu. I nie jest prawdą, że radość i szczęście nie trwają długo, nawet jeśli dobro przebija się czasami, świat jest złym miejscem, bo jeśli przyjrzysz się bliżej, w każdym dniu jest coś dobrego. I nie próbuj przekonać mnie, że dzisiaj był absolutnie najgorszy dzień. Każdy z nas staje przed tą perspektywą. Albo czytamy swój dzień, jakby czytając ten tekst od góry, albo tak, jakby czytając go od dołu. Jeśli rano postanowicie Państwo, że to będzie zły dzień, to pewnie tak będzie.
Wszystko zależy od tego, do czego przyłożymy swoje osobiste szkło powiększające. Pięknie od lat pisze o tym Ewa Wojtyło, psychoterapeutka z Warszawy, która w książce My rodzice dorosłych dzieci, poprawka z matury, buty szczęścia opowiada o właśnie perspektywie spoglądania na swoje życie. Z naszym dzisiejszym tematem najbardziej jednak związana jest książka autorki zatytułowana Dobra pamięć, zła pamięć. Dobra pamięć to taka, która nas umacnia. Zła pamięć to taka, która nas osłabia. Nie jest to książka o ćwiczeniu pamięci. Nie jest to książka o tym, jak pamiętać. Jest to książka o tym, jak zapomnieć. A to bywa czasami trudniejsze. Ale czy rzeczywiście pamięcią możemy kierować? W książce pada odpowiedź: nie tylko możemy, ale wręcz trzeba to robić. Wszystko zależy od tego, które ślady pamięciowe przywołujemy, bo każdy z nas ma za sobą te dobre i te mniej radosne chwile. Jeśli przywołujemy te, które nas zasmucają, to jest zła pamięć. Musimy robić wszystko, aby towarzyszyła nam dobra pamięć. Dlatego, żeby to zrobić, Ewa Wojdyło daje nam kilka rad. Pogódź się z przeszłością, by nie psuła ci teraźniejszości, bo wspomnienia tworzą nasz autoportret. To, co o sobie wiemy, pochodzi z dwóch źródeł. Z jednej strony są to przeżycia i fakty, jakie sami sobie przypominamy, a z drugiej strony to inni ludzie, którzy nam o nas opowiadali, jak się zachowywaliśmy na przykład w dzieciństwie, z czasem ich wspomnienia często przyjmujemy jako własne. Jedne i drugie wspomnienia przenikają się wzajemnie, nakładają na siebie, stąd mamy tak zwane nakładanie śladów pamięciowych. Ćwicz wdzięczność, mówi dalej Ewa Wojdyło. Daj sobie też prawo do poprawki z matury. Mówi się potocznie, że matura to egzamin dojrzałości, ale egzamin dojrzałości zdajemy także wielokrotnie w życiu. Przykładaj swoje osobiste szkło powiększające do drobnych radości. Staraj się być takim człowiekiem, z którym sam, sama chciałabyś się zaprzyjaźnić. A teraz jeszcze krótkie podsumowanie tego wszystkiego, co dzisiaj Państwu pokazałam i omówiłam na naszym webinarium. Bo rzeczywiście książki łączą pokolenia. Książki, które mogą dotyczyć różnych grup wiekowych, które możemy wykorzystać, prowadząc zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, dorosłymi, seniorami. Chcę jeszcze Państwu pokazać bardzo ciekawą książkę, która ukazała się w ostatnim czasie. Książka zatytułowana jest Mózg, starzenie się i neurodegeneracja. Książka została napisana przez Janusza Błaszczyka. To bardzo ciekawa, wyjątkowa publikacja na temat najnowszej wiedzy naukowej z zakresu starzenia się mózgu. To książka, którą możecie wykorzystać, tłumacząc, dlaczego często to, co chcemy zachować jak najdłużej, czyli pamięć, no nie zawsze działa tak, jak byśmy sobie życzyli. Bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym webinarium. Na koniec książek o międzypokoleniowej transmisji wartości przywołam jeszcze książkę Doroty Terakowskiej Dobry adres to człowiek. W książce tej pojawia się opowiadanie Piąty talerz. Opowiadanie Piąty talerz dotyczy historii, która naprawdę przytrafiła się rodzinie państwa Terakowskich. Kiedy już mieli zasiadać do Wigilii, córka Małgosia gdzieś zniknęła. A później pojawiła się ze staruszką, którą, jak się okazało i jak to określiła, wypożyczyła z domu starców,
by pusty talerz przy wigilijnym stole nie był pusty. To bardzo poruszająca opowieść. Polecam Państwu, bo akurat spotykamy się w grudniu. Mamy 13 grudnia i przed nami święta. Książka łączy pokolenia, bo książka służy do rozmowy z samym sobą i z drugim człowiekiem. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, spróbuję chętnie odpowiedzieć. Życzę Państwu wiele ciekawych lektur na zbliżające się święta i zapraszam teraz proszę o ujawnienie się pani Oliwii Brzeźniak, która cały czas nam tutaj towarzyszy i pisze do Państwa na czacie, zachęcając do rozmowy. Pani Oliwia nam macha. Nasze spotkanie było możliwe dzięki Centrum Literatury Dziecięcej i myślę, że warto w tym momencie bardzo podziękować za to, że mogliśmy się spotkać i że taka możliwość tutaj nastąpiła. Ja Państwu bardzo dziękuję, chyba że pojawią się jeszcze jakieś pytania, a w takim razie oddaję na chwileczkę głos pani Oliwii. Dobry wieczór Dobry wieczór Państwu. Państwu. Ja się Ja się postaram postaram kilka do Was kilka do Was pomówić. pomówić. Cieszę się, że Cieszę się, że jesteście z jesteście z nami. nami. Dziękujemy Dziękujemy naszej naszej prelegentce, prelegentce, że że zgodziła się zgodziła się prowadzić dwa prowadzić dwa webinaria w webinaria ramach w ramach pokolenia pokolenia biorobowca. biorobowca. Gdyby się Gdyby się pytania pytania pojawiły, może pojawiły, nie może dzisiaj, nie dzisiaj, może kiedy może kiedy indziej, indziej, to proszę to proszę pisać te pisać te pytania pytania do do biblioteki, do biblioteki, do centrum. centrum. I wtedy I wtedy będziemy na nie będziemy na nie odpowiadać. odpowiadać. Będziemy Będziemy przekazywać do przekazywać dr do Wandy dr Wandy Matthes-Mastelerz, Matthes, a ona a już ona już Państwu Państwu odpowie. odpowie. Jeśli Jeśli natomiast natomiast pytania się pytania nie się nie pojawią, pojawią, to bardzo to jeszcze raz bardzo się jeszcze raz się cieszymy, że cieszymy, że byliście z byliście z nami, nami, że że poświęciliście ten poświęciliście ten dzisiejszy dzisiejszy wieczór. wieczór. Dziękujemy Dziękujemy za za uwagę, za uwagę, za skupienie. skupienie. Mamy Mamy nadzieję, że nadzieję, ta że wiedza ta przyda wiedza się Wam w przyda się Waszej w pracy. Waszej pracy. Widzę, że Widzę, pojawiają że się pojawiają się podziękowania. podziękowania. Podziękowania cały Podziękowania cały czas. czas. Pytań chyba Pytań nie chyba nie będzie. będzie. Zatem Zatem życzymy życzymy Państwu Państwu dobrego dobrego wieczoru. wieczoru. Jeszcze raz Jeszcze raz dziękujemy, że dziękujemy, że byliście. byliście. Bardzo dziękujemy. Tak, Tak, myślę, że myślę, wielkie że wielkie brawa brawa należą należą się się pani doktor pani Wandzie doktor Wandzie Matthes-Mastelerz za Matthes-Mastelerz tak za tak ogromną ogromną wiedzę. wiedzę. Ja zawsze jestem Zawsze pod jestem pod wrażeniem wrażeniem. tego, To jak jakiego jak fantastycznie fantastycznie wyszukuje wiedzę wyszukuje o wiedzę o książkach i książkach potem i tak potem tak fantastycznie fantastycznie zestawić zestawić i i przekazać, to przekazać, jest to jest niezwykłe. niezwykłe. Zatem, jeśli Zatem nie ma jeśli nie ma pytań, to pytań, ja to ja tradycyjnie do tradycyjnie Państwa do Państwa pomacham. pomacham. Życzę dobrego Życzę do wieczoru. widzenia. Do Do widzenia widzenia. i Bardzo dziękujemy. bardzo Bardzo serdecznie serdecznie dziękujemy. dziękujemy. Tak. Tak. Dobrego Dobrego wieczoru Wam wieczoru Wam życzymy. życzymy. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.